Siemano, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś 635 koni, niecałe 3 sekundy do sety. BMW M5 CS, których jest tylko 10 sztuk w Polsce, niecały 1000 na świecie. A w programie High Five jedna jedyna sztuka. Panie i panowie, zapraszam. Zapraszam. Akurat pan Sławomir, właściciel myjni Rejko, jest fanem programu, pozdrawiam. Przy okazji zawsze dostaje żetony za darmo, dlatego idę po żetony. Przy okazji kumpel podjechał, ale tego nie trzeba myć. Trzeba myć tego, zobaczcie. Tu nawet mu takie coś zrobili. Strasznie brudne auto. Chyba tak długo stało, że kot się tu zaprzyjaźnił, albo nie wiem, chodził po całej masce. Masakra. Ale wszystko można zmienić. Od razu lepiej, błyszczy i te felgi mogę wam w końcu pokazać, ale to w następnych ujęciach. Dla mnie największą ciekawostką podczas premiery, kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcia, pierwsze rendery, czy zdjęcia w zasadzie samochodu, czy pierwsze materiały, były felgi i generalnie złote dodatki. To było coś, co najbardziej przykuwało uwagę, bo na niewielkiej ilości samochodów, na niewielkiej ilości modeli aut, złoty kolor, tutaj taki blado złoty, jest dobry. Wyjeżdżamy teraz na kawałek prostej. Trzymasz kamerę? Ledwo kamera do utrzymania, prawda? Praktycznie. Słuchajcie, to teraz może od trzeciego biegu but. Ale ta turbina jest wolna, co? Ale samochód, co prawda, szybki, zajebiście szybki. Ten samochód ma przyspieszenie niecałych 3 sekund do pierwszej setki. O, pozdrawiamy, muszę wam to pokazać. Patrzcie koło jakiej pięknej maszyny stoję. Challenger, miałem kiedyś Challengera 5.7 i zdradzę wam w tym materiale, że mam mocniejszego Challengera z jeszcze większym silnikiem, którego pokażę w grudniu, ale to tylko między nami. Ten samochód ma 2.8 do sety. 2.8, czekajcie, Turbo S. Ma, najnowszy ma 2,7. Cenowo nie, nie... Dobra, odbiegają, ale nie do końca o tym chciałem mówić, bo to jest limitowana wersja. Pamiętajcie, że M5 CS jest w Polsce tylko 10 sztuk sprzedanych, a jeżdżących pewnie mniej. No bo biorąc takie auto, pewnie nie jeden pomyślałby sobie, a może potrzymam, może wzrośnie na wartości. Myślę, że nie wzrośnie, chociaż tu o! Tutaj najlepiej zadzwonić do Wojtka, dlatego... Zadzwońmy. Wojciech z Fast Club. Cześć Wojtek, za ile kupiłeś M5 CS? Ile ona katalogowa była? 740. 740, a jaka jest jej wartość teraz? Myślisz, że wzrosła na wartości? Nawet więcej. Więcej? Jeszcze raz? Zobacz na automoto, po bańki. Poważnie? No. Dobrze pamiętam, że macie jeszcze promkę na wasze usługi. Co trzeba zrobić, żeby z niej skorzystać? Napisać do mnie. Bańka, no jestem w szoku. Cześć, hej. Bania, czajcie? Jeżdżę teraz autem za banię, które kosztowało jeszcze niedawno 740 koła, co nie jest jakimś zaskoczeniem, jeśli chodzi o rynek samochodów, bo są samochody, które rosną na wartości. Na przykład to auto, albo na przykład Challenger, którego kupiłem, którego już w grudniu wam pokażę. Ale to, do czego zmierzam, to jest piękna sprawa, że gość praktycznie większość samochodów ma takich, które zyskują mu na wartości, wynajmując się jednocześnie. Karbonowe wykończenia deski rozdzielczej imitują tutaj słynnym CS-em i wcale nie chodzi o Counter-Strike'a. Czas na Argentynę. Wszyscy zwarci i gotowi czekają na to spotkanie. Można powiedzieć, nawiązując do tematyki High Five, że pasy już zapięte i czekamy na pierwszy gwizdek. Jak myślicie, jaki będzie rezultat w tym meczu? Jeżeli jesteście pewni i chcielibyście wytypować wynik tego spotkania, to przypominam o ofercie naszego partnera Daily, czyli STS. Z kodem High Five do odebrania macie aż 1560 zł bonusu plus 100 zł zakładu bez ryzyka. W dodatku w trakcie mistrzostw trwa dedykowana akcja pod tytułem Wygraj Mundial. Szczegóły na stronie sts.pl, a w opisie znajdziecie link do rejestracji. I pamiętajcie oczywiście o kodzie High Five i o tym, że oferta jest dla osób pełnoletnich. Jak już zdążyliście zauważyć, fotele, co prawda fenomenalne wizualnie, tak na co dzień, myślę, że nawet mniejszemu osiłkowi będzie ciężko się przyzwyczaić do tego, ponieważ one mają tu takie wielkie krawężniki,
że nie sposób usiąść wygodnie. Jednakże, jak już usiądziecie, tak jak teraz, zapinacie pasy. Klikniecie sobie tryb M2. Zaraz sprawdzimy, jak na pełnych obrotach. Z tej strony aktywny wydech. Klapy są niby cichsze, niby głośniejsze. Ale brudna prawda jest taka, że w ogóle tego nie słychać wydechu. Nie brzmi. No dobrze, pora na dźwięk. Moim zdaniem, a zresztą posłuchajcie, a potem się wypowiem. Moim zdaniem totalna klapa. Jak masz na imię? Dawid. Dawid, przejmuj kamerę. Spotkałem się z widzami właśnie. Trzech ziomków, którzy przejadą się właśnie M5 CS i Dawid, jesteś wyznaczony na miano operatora. Dobrze. Teraz, bo ja muszę się skupić na tym, żeby pokazać wam jak największe doznania. Z Warszawy wszyscy jesteście? Tak, no lekko po. Ło, wow, dojechałeś tu z Piaseczna? No, teraz właśnie przyjechaliśmy. No proszę, bo musicie wiedzieć, że wczoraj wieczorem na Insta dodałem storkę o tym, że dzisiaj rano po prostu możemy się spotkać i przejechać. I przyjechało kilkunastu widzów. I jedziemy pierwszą turę w zasadzie. Jestem ciekawy, jak wasze wrażenia przy przyspieszeniu. Trzymasz mocno kamerę? Bo ona będzie obita zaraz. Dobra. Telefon to ja nie wiem, gdzie jest. Mocno ja temat, co? A to nie było na maksa, bo do 2000 obrotów go tylko przytrzymałem. 3, 2, 1. O, to wyniosło fajnie. To wyniosło fajnie. Ja pierdziel. Teraz to ja nawet w szoku jestem. Ojku, i co powiecie? No, petarda. Tak. Wgniata, głowa boli, co? Od zagłówka. No. Ale kurczę, te kubełki strasznie wyglądają. Tak jak każdy większość. Nie, no trzymają, trzymają. 3, 2, 1. Zero. Dobry temat, co? To, że ono jest duże, ono waży prawie 2 tony. Ono i tak jest odchudzone. Tony 800? Jeszcze raz? Tony 800 czy 2? Tony 900 tam chyba, z tego co pamiętam, waży. Tony 900, 2 tony waży... Competition. I jakby chciałem powiedzieć o tym, że względem tej masy, to jej nie czuć naprawdę. Ona w zakrętach szczególnie, jak torowe auto się zachowuje. Jak już mowa o odchudzaniu samochodu, musimy zniżyć się do poziomu felg, a to 20-calowe kute, blado-złote felgi, które odchudzają ten samochód w połączeniu z karbonowo-ceramicznymi hamulcami. Tarcze bardzo duże, a karbon ceramika sprawia, że auto hamuje naprawdę zajebiście. Niecałe 30 metrów z tego co pamiętam, od 100 do 0. Sprawdziłem to i naprawdę wgniata w fotel. Płuca mnie bolą, jak hamuje tym samochodem. Oprócz tego bardzo dużo wstawek karbonowych z przodu, wloty na masce. Zobaczcie, jak to potężnie wygląda. Mimo wszystko, oprócz tego nie ma nic więcej. Jest tylko garb. Brakuje tutaj moim zdaniem trzech zajebistych wlotów. Wylotów w zasadzie, bo wloty są tutaj. A wloty również blado-złote. Ten grill kiełbaski tutaj z 4 można by postawić, zobaczcie. A jak już mowa o karbonie, splitter karbonowy to jest włókno węglowe, którego jest dużo w tym samochodzie, bo na przykład z ciekawostek to nie jest jakaś mocna opcja wyróżniająca, ale dach jest cały z karbonu. Karbonowe są również fotele, które naprawdę bardzo niewygodne do siadania, ale bardzo wygodne do jazdy po zakrętach. Trzymają cię tak, że masz wrażenie, że już nigdy nie wyjdziesz z tej fury. I takie samo wrażenie masz, doznając tych pięknych, przyjemnych emocji. Nie chcesz wysiadać z tego samochodu, bo jak zapierdzielasz, to zapierdzielasz mu zdrowo. No i ciekawostka, z tyłu również fotele kubełkowe. A zobaczcie też przy okazji z tej perspektywy, jak wyglądają karbonowe fotele z przodu. Te fotele mają bardzo duże dziurska. Zobaczcie, jak można masować tutaj kierowcę. Halo, halo, panie Robercie.
Opel Meriva z funkcją masowania. A tu boczki, można, jak ktoś ma łaskotki, gilgotać. Gilgotamy, gilgotamy. A już tak całkiem na poważnie, spoko wygląda, no nie ma tu jakiejś większej funkcji. Fajnie wygląda. No i jak siedzę na fotelu kierowcy, patrzę, jak właściciel fury wierzy mnie trzypaki na przykład, albo nie wiem, 150 w zakręcie. No ten widok naprawdę robi wrażenie. Wyścigówka. Otwórzmy sobie maskę, a tutaj mamy podwójnie doładowaną, ponad 4-litrową V8, 635 koni i 700, co ważniejsze w zasadzie, 50 Nm momentu obrotowego. No to już jest spory moment obrotowy. Da się mocno odczuć to w potylicy. A już tak ładniejszymi słowami to ujmując, ten samochód silnikowo to w zasadzie to samo. Dwie turbinki, V8, 4,4 litra. Te V8 nigdy nie brzmiały jakoś bardzo dobrze. Ciekawostka. Jak zobaczycie tutaj, pod tym karbonem jest wytłoczenie, w zasadzie wygrawerowanie modelu samochodu. To jest inicjał M5CS. Bardziej mi się podoba, jak tu Viper jest. Na przykład otwieram maskę, a tu logo Vipera. Tak jak w moim prywatnie kolekcjonowanym samochodzie. M5CS też spoko, ale trzeba zamknąć maskę i jechać dalej, nie patrzeć na maskę. Fotele trzymają bardzo mocno, no. Teraz mamy takie, wiesz, takie, tego typu rzeczy. Jest nieźle. Szkoda słów. Tam czekają. Tak, Krzysiek taksi na Nürburgringu. Coś fantastycznego. No, nie spodziewałem się czegoś takiego. Chciałem zrobić taki test, jak to było z Jeremym Clarksonem i Hammondem, że położyli banknot i chcieli sięgnąć. I nie dałem rady. Nie dałem rady, stary, naprawdę. Coś fantastycznego, całe wykonanie. Karbony, akcenty, podświetlenie, kubły, naprawdę, no, klasa. No, mam nadzieję, że kiedyś powtórzę coś takiego, swoim już. No, coś pięknego, fantastyczne. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Jak wrażenia? Było wspaniale, jak zawsze. Gniecie trochę bardziej niż A45 AMG, więc polecam. A jak wizualnie oceniasz to auto? Podoba ci się te złote wstawki, żółte światła? Złota felga, wiadomo, siedzi wspaniale. Środek, myślę, że robi jeszcze większą robotę. A pod maską trochę rozczarowanie, powiedzmy, brakuje tej rozpórki ładnej, karbonowej. Ale w środeczku jest całkiem sztos. To co, odpalamy dziada. Odpalmy dziada.